okresie szkolnym, może w okresie szkolnym króciutko powiem, jak to się rozwijało. Mianowicie po prostu już w szkole zaczynałam pisać i muszę powiedzieć, że jak gdyby taka wiedza o tym, taka była dość powszechna w szkole, bo okazuje się, że to tak właściwie to się tak zdarza, jeden poeta na 300 osób, więc dosyć to duże wyróżnienie. Nawet mnie tak nazywa Jula poetka, co mnie strasznie śmieszyło, bo oczywiście wtedy chciałam być raczej na medycynie, tak mi się wydawało, że to takie, taka żeromszczyzna młoda. Ale te wstępy i te albumy oczywiście powstawały na podstawie mojej bardzo dobrej znajomości jego fotografii, ponieważ zapraszał mnie do siebie po okresach jakichś ciekawych poszukiwań, przygotowywał zdjęcia i zapraszał mnie, żebyśmy je razem oglądali. Bardzo był ciekaw zawsze, co ja wyróżniam. Myślę, że każdy, kto oglądał, to on byłby ciekawy u każdego, co mu się podobało. To podobnie jak poeci, a na przykład ja też lubię, jak ktoś ma mój tomik, ale wybierze także jakiś wiersz, który mu się podoba.